Witam, witam ponownie widzowie z strony Zakon. Będzie to kolejny odcineczek z, no, z tej mapy. Lino z tego szeptu. Ciekawe się nietworzą Kitihary, także bardzo się cieszę z tego powodu. Nie ma tutaj w ogóle zbiorników z lenią. Nie wiem, czy nie, by się wydawało, że dobre mapy dałem. To mi dobre są, bo tutaj mam monumenty orków, to tak samo. Nie wiem. Pewno tutaj przeciwników mniej niż normalnie, bo w kompanii tutaj było sporo ostrzy. Nawet. Bo też tutaj więcej kitharów w ogóle się one tworzyły. Zrobimy tutaj po prostu żarełko jakieś. Zobaczymy co dalej. Po prostu sami zbieramy tutaj najwyżej. Będziemy się bawić. Tak, żeby się tylko leczyli i żeby się nie odnawiała mana jeszcze. Im się odnawia, im się niby odnawia. Ale tak, wojownicy mają takie obrażenia, mają taki level. Czy to były co mają takie? Na poziom 19. Ci mają poziom 18. No i po strachy mają poziom 20 i cierpienie. Pary, patrzcie jakie mają obrażenia. Wow. Właśnie nie opłaca w ogóle tego plaza i tak zbierać, bo filmików jest mało, tylko tutaj musimy przejść na drugą stronę i tyle. No tylko tak, żeby się armia odnawiała i byśmy to raczej ukończyć. Jakiś Thoresh, jaki ma level. Rodnym rocznym elfów. Ja w kompanii bez zmian. To jeszcze jest Razar. Wypilnuje ogólnie Archonta. Znaczy nie musimy się zbytnio dobudowywać nawet na tej mapie. Są te podmienione mapeczki. A raczej nie pomyliłem nic. Muszę przejść jeszcze do Molandiru. Zobaczyć, ale raczej tak. Czy do... Arenowej Nadziei. Wydaje mi się raczej, że... To raczej dobrze zrobiłem. Chyba jakiś bóg, że się tak dużo tu w kompanii się ich w ogóle tak dużo tu tworzyło. Masakra. Pamiętam właśnie. Mój zbir. Stay with me, man. Enemies beware. Yes. It's an ambush. Got it. Attack. I am ready. Let's go. Attack. Witam jeszcze Korszak. Korszak. Nie wiem, dziwne te nazwy mają. Mm.
koledze. Mam takie rzeczy. I teoretycznie niszczymy ostatni obóz. I to było chyba na tyle. Kithar, tylko ten co pilnuje Archonta i... Spokój. Tutaj będą się wszyscy rozpojawiać. Ich nie pokonamy, bo oni za chwilę się respią. Teraz nie ma co tych roślin niszczyć, bo one szybko ubijają. Follow me to adventure. Follow me. Quickly now. Attack. No ja mam takie przedmioty. Jak sobie możemy wziąć. Tutaj można wziąć gdzieś koło main hero. A reszta zbirów to... Może nie wiem. Wejść na tą... roślinkę czy coś. I can't believe it, an attack. Teraz jest Archontem jeszcze. A believer of the light. I'm being rescued by a miserable. O ty gnoju. I'll have my soldiers tortured to death. Don't be a fool, Archon. You are free. That's the only thing that counts. Any other time, I would have had your tongue rotted for those words. But honor obliges me to spare you. Name the form you would like my appreciation to take, so that this unspeakable debt can be quickly repaid. Help me against the blades. Without my armies, I can only offer you one form of help. The blades follow the dark path of magic, like we the Narcane do as well. I know their powers, and I can protect you from them. The protection only works for a short time, but it will preserve you from all black magical powers, as well as from their structures. That will give you enough time to make it through their ranks to the port to Urgot. From there, you're on your own again. Return to me should you need your protection renewed. That should repay my debt, worshipper of the light. Tutaj powinienem nałożyć właśnie tą ochronę. You are protected. For a short time, no black spell can strike you. Now go! Rush! I właśnie mamy to. Płaszcz Nora. Lecimy tutaj. Krótkie takie materie, bo tak jakoś wyszło. Przechodzimy od razu, będziemy przechodzić w kolejnym odcinku raczej przez portal. No, ewentualnie mogę to włączyć w sumie, połączyć to z poprzednim odcinkiem. To chyba zrobię nawet, nie zapomnę. I tak. Potem będzie mieć żywy las. Chyba, że w tym odcinku jeszcze... A, tu już przeszliśmy. Nie przejdę jeszcze. Fajnie tak działa nawet. W tym odcinku jeszcze... Czy jest tu jakiś menhir? O menhirze zapomniałem. What you want? Możemy pójść w sumie do... Puść. Płaszcz mroku. I tu pójdziemy na razie. To jeszcze taki krótki odcinek, a to sobie dokończę niektóre wątki.
Także powinniśmy dostać od Kasagira właśnie płaszcz mroku. Powinno być gitter, no i ty oczywiście za Tchirą. Dajcie tej całą krew. Tak potężny istot. Układa olbrzymiego pająka, smoka i demona. Mieszanka wybuchowa, nie? Greetings. How is your research going? I found a way to hold the power of the shadows in check. Pure silver seems to frighten them. Look here. The powers of the shadow crystal are dominated by the silver belt here. This way we can keep their power under control. Take the belt and wear it. This way the shadows will be at your beck and call, and it will serve you as a protective armor. You're entitled to it. Także mamy pancerz mrogu. Mroku. Czy można powiedzieć, że właśnie ten kryształ cienia nosowy, aby w tym właśnie pancerzu? Przejdziemy do Adhiry. Będziesz jej ostatni już quest do ukończenia. Mówiąc, nie będziemy kosztów mieć pobocznych. I świtu. Pamiętam tylko żywy las i potem jeszcze właśnie do Doliny Shadow. Here, I bring you the blood of the three creatures. In truth, you have gone through a lot to get it. Unfortunately, your efforts are not yet over. In order to brew the potion, the blood must be prepared in a vessel made of pure... Where can I find a vessel of that kind? Only the dwarves can form at Mantinum. People say Skarvik, the forger in the southern Windwall Mountains, has that talent. Jeszcze musimy się udać do Skarvinga, nie? Bo te elementy mamy chyba właśnie z ostrej skały. Jama. Neat. I need a vessel made of adamantium. I can make it. However, to do this, I will need an adamantium splinter. Where? Go to Blade Rock. There you will find vast quantities of adamantium. I bring you the splinter for the vessel. Ah, an adamantium splinter. From Blade Rock, I presume. Hand it over. Here, take it. A handsome piece, ideally suited for working. Wait. Here you have your vessel. Neat. Mital bless you. Musimy wrócić do Okonu Świtu z powrotem. Jest siódemka. I have been... Here is the vessel you are in need of. It's true. It's time. My contender's hour will come. Are you sure you are doing the right thing? Right or wrong, the contender will save us all. The potion is completed. Look at how it bubbles. Now what are you going to do with it? Bring the potion to my chosen one, Tombard, my brother. He's a naive fellow who is mocked by everyone. This drink, however, will turn him into a mighty warrior. A new day and time will begin. The potion of the heroes. What's wrong with you? You speak as if in delirium. Tombard. He will redeem us all. Tombard. Właśnie za bardzo majaczy jako bitka. Tombard żyje. Zapomniałem, że... No, się bałem, że moje orki go na początku zabiły. No to nie będzie właśnie nic fajnego. Trzeba pomóc jakby bratu chyba. Chodzi. Tombard. What? What is your name? Tombard. Tombard. Tombard must work. Biedny. Adhira sends me with a potion. Potion? Oh. That is good. Adhira, she tell me about it. Potion make Tombard strong and clever.
Then nobody laugh at Tombard no more. Potion or no potion, nobody should laugh at you anyway. You give me potion, you give me. Tombard want to be strong and clever. Here, take it. Thank you. Oh, tastes bad. Burns. Now, Tombard be clever. Nobody laugh at Tombard no more. Ten głosik. Nobody. What's wrong with you? You look so different. Nobody will ever laugh at me again. Ha ha. Szkoda, że nie został tak zmieniony. Szkoda, że Tombard został właśnie zmieniony w jakiegoś potworka czy coś. Bardziej okrzesany. Tu mamy oczywiście klingę światła. Niestety Tombard ginął. Tutaj był chyba koniec z tymi wszystkimi questami już. Niebezpieczną bestię. I to tyle, jeśli chodzi o Tombarda. Jej miksturka nie pomogła Tombardowi zbytnio. A wręcz go zgładziła. O, tutaj dostałem od Archonta. Poziom 12, no a, dobra. Pokażę wam potem, jak to działa przynajmniej. To do sprzedania, to też do sprzedania. Sprzedania. A new day and time will. What's wrong with you? You. Tombard. He will. No to, że nie wydaje się jakaś zbytnio mądra, ale. Po ptokach. A. O to cóż, wracamy do Doliny Starego Szeptu. Niby monument trolla, a tu orka. Orka majorka. My z tym czarem można byłoby się postarać na te czarne wieże zniszczyć, ale one mają pewnie sporo HP. I ładnie wyczyszczone. Nie wiem, czy mogę pogadać jeszcze z tymi ziomeczkami. Weźmy właśnie ten, pogadamy tutaj z Archontem. Protect. I my tutaj oczywiście widok trzeciej osoby, żeby biec jeszcze szybciej. Jeśli ktoś nie wie, to oczywiście może spróbować i sam zobaczyć, sami zobaczycie, że po prostu to nam przyspiesza bohatera jakby dwukrotnie. Monument. Zobaczymy tego. Ale tak się nazywa to miasto właśnie. Tylko tyle. Także tylko mamy iść do monumentu trolla i mamy już się udać ogólnie do żywego lasu. Są te okrutne czarne wieże. Ja bym to chciał zniszczyć, to ho, ho, ho. Otóż w kolejnym odcinku oczywiście się widzimy przed żywym lasem. Także no. Dzięki wam za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia i zostawcie łapeczkę dla motywacji.